Cześć, witajcie, z tej strony Adrian. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym materiale, w kolejnym przeglądzie maszyn rolniczych na placu firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Serdecznie zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału. Jedziemy z tematem. W ostatnim odcinku dostępnych od ręki mieliśmy siewniki marki Unia Maszio Gasparda oraz pokazałem zgrabiarki marki Talex. Dzisiaj kolej na kolejne maszyny marki Talex. Tym razem Państwu pokażę bardzo popularne u nas w sprzedaży mulczery Leopard Duo 280. Aktualnie mamy cztery takie urządzenia dostępne od ręki. Tuż obok nich mamy pługi śnieżne. W tym roku zima jeszcze za bardzo nie dopisała i pewnie już nie dopisze, więc no, zostały takie nam dwie sztuki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem takiego lemiesza pługa śnieżnego, to zapraszam do kontaktu. Tuż obok mamy żmijkę, podajnik do zboża, Cobra PO1 ukośnik 1. Taki elegancki sprzęcik. I kolejna zgrabiarka, tym razem marki Pronar ZKP420. To wszystko mamy dostępne od ręki. Lecimy do kolejnych sprzętów. Kosiarki Talex EcoCut 185. Jak widzicie, mamy sporo tych kosiarek złożonych. Niektóre są mechanicznie składane, niektóre są hydraulicznie składane. Tuż obok kosiarka dyskowa o szerokości 3 metrów PDT 300 marki Pronar. Tak to właśnie się tutaj prezentuje. Kolejny sprzęcik od Talexa. Kosiarka dyskowa OptiCut 280. I tutaj mamy przetrząsacz czterowirnikowy 550, również marki Talex. I kolejne kosiarki EcoCut, które jeszcze tutaj przez naszych mechaników nie zostały złożone. Mieliśmy krótkie cięcie. Musiałem pokazać klientom ciągnik marki McCormick. Dobrze, szanowni Państwo, pokazałem kosiarki, pokazałem żmijkę. Lecimy z opryskiwaczami, jakie mamy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, dostępne od ręki. Tutaj mamy Unię Pilmet Eco 615. Belka 15 metrów, mechanicznie tutaj podnoszona, taki elegancki, zgrabny, mały opryskiwacz dostępny od ręki. Kolejny, jaki mamy marki Unia, to Plus 1615 standard, opryskiwacz ciągany. Tak ładnie się on prezentuje. W naszej ofercie również opryskiwacze marki Bury, Pelikan Hydraulik, Pelikan Max 4200. Podejdźmy, zaraz Wam pokażę, jak to się ładnie wygląda. Ogólnie o Pelikanie, tym co tutaj stoi, to jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to kręciłem na mój kanał materiał. Więc jeszcze raz go pokazuję. Niedawno został właśnie przywieziony do firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Nowe sprzęty dostępne od ręki do Państwa dyspozycji. Oczywiście numery macie podane na filmie. Proszę nie pytać mnie o ceny. Dostępność taka jest, jaką widzicie. Więc kwestia ceny, kwestia oferty. Dzwonić do Pana Józefa i do Pana Krzysztofa pod podane numery. Jest również podany mail do Pana Józefa, na którego możecie składać również swoje zapytania. Więc tam proszę się udać. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie materiału i zapraszam do obejrzenia kolejnych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i nie zapomnijcie subskrybować, komentować i łapkować materiałów na moim kanale.